czas o wewnętrznym niebezpieczeństwie w Polsce. Bo możemy bardzo dużo mówić o przyczynach tego, co się stało w Paryżu. My współczujemy rodzinom tych zabitych, ale nie współczujemy Francuzom. Dlatego, bo ślepi prowadzą ślepych. Ślepi przywódcy, a właściwie zdrajcy własnych narodów. Przywódcy zachodni są zdrajcami własnych narodów. Tak jak zdrajcą to był Volksdeutsch, Tusk czy Kopaczowa, tak samo Hollande czy Merkel jest zdrajczynią własnych narodów. Zdrajcą całej Europy. Mamy dziś, wykrzyżmy nasze hasła. Jelcino, na rozgrzewkę, proszę bardzo. Czołem drugiej Polsce! Czołem! Tak zaczynamy wszyscy razem. Pozdrawiamy szanowną Gazetę Wyborczą, która nam ostatnio dosyć dobrą pracę zrobiła. Polsce górą! Góra w stronę Michnika! Góra Świetnika! Głosa Michnika! Wyrzuć do Świetnika! Głosa Michnika! Wyrzuć do Świetnika! Głosa Michnika! Wyrzuć do Świetnika! A żeby jeszcze na przekór pokazać tym dziennikarzom, przodu dziennikarzom, na co jesteśmy. Wszyscy widzimy głośno. Poznań! Miastem narodowym! Poznań! Miastem narodowym! Poznań! Miastem narodowym! Poznań! Miastem narodowym! Nie islamska, nie laicka, tylko polska, katolicka! Nie islamska, nie laicka, tylko polska, katolicka. Nie islamska, nie laicka, tylko polska, katolicka. Pecze Anglia, pecze Francja, tak się kończy tolerancja. Pecze Anglia, pecze Francja, tak się kończy tolerancja. Ale jeszcze więcej niż tylko to wyszło. Pokażmy, kim jesteśmy. To my! To my! Polacy! 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 O panie coś! Sierodaku! Polska tylko dla Polaków! O pamiętaj! Sierodaku! Polska tylko dla Polaków! Nie się nauczymy głosu, który jest główny na tyle dzisiejszego zgromadzenia. Polacy przeciw terrorystom! Polacy przeciw terrorystom! Polacy przeciw terrorystom! Polacy przeciw terrorystom! Polacy przeciw terrorystom!